Zmiana planów prezydenta. Miał jutro spotkać się z Czarnkiem, Lex Czarnek. Zwrot sprawie. Spotkania prezydenta Dudy i ministra edukacji. Zmiana terminu spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i ministra edukacji Przemysława Czarnka. Informację przekazał prezydencki minister Paweł Szrot. Rozmowy w sprawie tzw. ustawy, Lex Czarnek, zostały przeniesione na poniedziałek. Zapowiadane na czwartek spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z szefem MEIN Przemysławem Czarnkiem odbędzie się w poniedziałek, napisał na Twitterze Paweł Szrot z kancelarii prezydenta. Lex Czarnek. Spotkanie Dudy z Czarnkiem przełożone, jak dodał szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, spotkanie sprawie Lex Czarnek, zostało przełożone z powodu kalendarza sejmowego oraz piątkowego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego. O nowelizacji prawa oświatowego rozmawiały w poniedziałek z małżonką prezydenta Agatą Kornhauser-Dudą posłanki KO, Kinga Gajewska, Barbara Nowacka, Krystyna Szumilas i Katarzyna Lubnauer. Po spotkaniu posłanki relacjonowały, że pierwsza dama podzieliła ich obawy dotyczące m.in. kompetencji kuratorów i zwalniania dyrektorów szkół bez wypowiedzenia. Ponadto, posłanki KO przekazały, że małżonka prezydenta obiecała im również to, że postara się być na spotkaniu z ministrem edukacji Przemysławem Czarnkiem i prezydentem Andrzejem Dudą. Z kolei kancelaria prezydenta przekazała w komunikacie, że pierwsza dama wysłuchała argumentów i rekomendacji swoich rozmówczyń, deklarując, że wszystkie uwagi przekaże prezydentowi przed jego spotkaniem z ministrem Czarnkiem. Lex Czarnek. Co zakłada nowe prawo? Sejm 13 stycznia uchwalił nowelizację ustawy Prawo oświatowe, czyli tzw. Lex Czarnek. Zgodnie z nowymi przepisami rola kuratorów oświaty zostanie wzmocniona, zmienione zostaną zasady funkcjonowania organizacji pozarządowych w szkołach i placówkach oświatowych. Teraz nowelą zajmuje się Senat. Zgodnie z nowelizacją dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek, nie później niż na 2 miesiące przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje, uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Kurator ma 30 dni na wydanie opinii. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia. Z procedury tej wyłączono organizacje harcerskie. W noweli zapisano też, że jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia. Organ prowadzący będzie miał 14 dni na odwołanie dyrektora, jeżeli tego nie zrobi, to powierzenie stanowiska dyrektora wygaśnie 14 dni po otrzymaniu wniosku. W nowelizacji nie przewidziano drogi odwołania się,